Moi kochani, cieszę się, że po raz kolejny mogę stać tutaj przed wami. Dziękuję za to Bogu, pozwólcie, że się pomodlę. Kochany Ojcze, dziękuję Ci z całego swojego serca za to miejsce, że możemy się zgromadzać tutaj w Twoim imieniu. Możemy słuchać Twojego słowa, Panie. Dziękuję Ci z całego swojego serca za Twoją obecność, Panie. Duchu Święty, zapraszamy Cię. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, prowadź. Prowadź, przechadzaj się po naszych sercach, dotykaj naszych serc, Panie. Objawiaj nam to, co zakryte, to, co, z czego powinniśmy zrezygnować, aby w pełni Twoje imię było wywyższone i uwielbione. Panie, dziękujemy Ci za to słowo, które będzie zwiastowane. Panie, i otwórz przede wszystkim moje serce, ale i też każdej osoby, która jest na tym miejscu. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Moi drodzy, Bóg od samego początku mojego nawrócenia zwracał mi uwagę na to, co wychodzi z moich ust, co wypowiadam. I dlatego dzisiaj to zwiastowanie zatytułowałem Moc wypowiadanych słów. I pamiętam takie zdarzenie. To był rok, nie wiem, 2005, może 2006. Miałem chrześniaka, bo nawróciłem się dużo, dużo później. Nie wiem, czy wiecie, że jak się dziecko w kościele katolickim chrzci, to dziecko ma matkę chrzestną i ojca chrzestnego. Ja byłem dla Mateusza, bo tak miał na imię chłopiec, byłem jego chrzestnym. Mateusz nie wiem ile miał, może 3 lata wtedy i przyjechał do mnie i mówił coś do mnie, ale on miał problem z wymową i ja go tak naprawdę nie rozumiałem. Ale coś mówił, ja go zbyłem. Mówię, tak, tak, Mateuszku. A Duch Święty zwrócił mi wtedy uwagę i powiedział do mnie, ty go wcale nie słyszałeś i wcale go nie zrozumiałeś. I ja wtedy powiedziałem, Mateuszku, powiedz jeszcze raz wujkowi bardzo wyraźnie. Ja się wsłuchałem w te słowa, zrozumiałem go, ale zakodowałem to, jak bardzo ważne jest dla Ducha Świętego, żebyśmy zwracali uwagę nawet na tak najmniejsze szczegóły. Jeszcze tego samego dnia Duch Święty znowu mnie poprawił. Miałem 2 psy takie duże, wyszedłem z nimi na spacer do lasu, i zabrałem go z sobą, bo jak przyjechał do wujka, no to chciałem z nim spędzić więcej czasu i zabrałem go na spacer do lasu. Prowadzę te 2 psy, on idzie z boku i mówi do mnie, wujek, jakie piękne, kolorowe motyle. A ja powiedziałem, tak Mateuszku, widzę, piękne, ale Duch Święty do mnie powiedział, ty nawet głowy nie odwróciłeś w tamtą stronę. I ja przeprosiłem Ducha Świętego i powiedziałem, Mateuszku, gdzie widzisz te motyle? I wtedy dopiero odwróciłem się i zobaczyłem te motyle. Moi kochani, chciałbym, jeżeli ktoś ma Biblię, niech otworzy na Ewangelii Mateusza, 9 rozdział, będę czytał od 18 do 26. Gdy to do nich mówił, przyszedł pewien przełożony synagogi, złożył mu pokłon i powiedział, właśnie umarła moja córka, przyjdź jednak, połóż na nią swoją rękę, a będzie żyła. Jezus stał więc i wraz ze swoimi uczniami udał się za nim. Wówczas pewna kobieta od 12 lat cierpiąca na krwotok podeszła z tyłu i dotknęła frędzla jego szaty.
Powtarzała bowiem sobie, gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona. A kiedy się to stało, Jezus odwrócił się, spojrzał na nią i powiedział, bądź dobrej myśli, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tamtej pory kobieta była zdrowa. Potem przybyli do domu przełożonego synagogi. Jezus zastał tam flecistów oraz lamentujący tłum. Odejdźcie stąd, powiedział, bo dziewczynka nie umarła, lecz śpi. I zaczęli się z niego wyśmiewać. A gdy usunięto tłum, wszedł, ujął ją za rękę i dziewczynka wstała. I rozeszła się wieść o tym po całej okolicy. Moi kochani, Duch Święty mi wskazał w tym fragmencie, jak ważne jest to, co mówimy, co wypowiadają nasze usta. Tutaj czytamy o pewnej kobiecie, która miała krwotok, która podeszła do Jezusa z tyłu i dotknęła frędzla jego szaty. Ale ona wypowiadała słowo. Wypowiadała słowo. Nie myślała, że tak będzie, nie marzyła, ale wypowiadała słowo. Jak ważne jest to, żebyśmy wypowiadali słowa błogosławieństwa. Ona mogła również podejść, tutaj Jezus powiedział do niej, jak wielka jest twoja wiara. Porównał to jej zachowanie, to co uczyniła, do ogromnej jej wiary. Ona w innych Ewangeliach czytamy, że ona od 12 lat chodziła po lekarzach i nikt jej nie był w stanie pomóc. Nikt. Wydała swoje całe pieniądze, wszystkie oszczędności i nikt nie był w stanie jej pomóc. Ale podeszła tutaj z wiarą. Nie mówiła do siebie, pewno i tak się nic nie stanie. Pewno i tak, jak jestem chora, tak odejdę stąd chora. Ona przyszła i powiedziała, kiedy dotknę frędzla jego szaty, będę uzdrowiona. I tak się stało. I tak się stało. Moi kochani, ja będę cały czas powtarzał tutaj, jak ważne są słowa, które wypowiadamy. Ale to, co w tym fragmencie Duch Święty zwrócił mi uwagę, to to, że Jezus wypowiedział inne słowa niż były fakty tej okoliczności, kiedy wszedł do domu Jaira. Zastał tłum lamentujący, zastał flecistów i można powiedzieć, że dziewczynka umarła. Takie były fakty. Dziewczynka umarła i każdy, kto był w tym domu, kto płakał, lamentował, smucił się, wiedział, że dziewczynka umarła. Przestała oddychać, stygła. Każdy rozpozna osobę, która umarła. Ale co Jezus powiedział? Nie umarła dziewczynka. Nie umarła dziewczynka, tylko śpi. Pan Jezus nie zgodził się z tą całą sytuacją, jaka była, ale powiedział, że dziewczynka śpi. W tym fragmencie widzę, że słowa, które wypowiadamy,
mogą zmieniać sytuację duchową i sytuację fizyczną. Pan Jezus, jak tutaj widzimy, podszedł do niej, ujął ją za rękę i powiedział: dziewczynko, wstań. I ona wstała. I ona wstała. W Ewangelii Jana jest podobny przykład, kiedy Pan Jezus dostał wiadomość, że jego przyjaciel umiera. Poczekał jeszcze tam dwa dni, ale nie powiedział: umarł, jak uczniowie go pytali. Jak sobie przypominacie, Pan Jezus powiedział: Łazarz zasnął. Nie powiedział: Łazarz umarł. Powiedział: Łazarz zasnął. To dla mnie też jest bardzo wymowne, że Pan Jezus nie zgodził się z tą całą sytuacją, ale przejął autorytet nad tymi okolicznościami i tą sytuacją. Później, kiedy apostołowie go dopytywali bardzo mocno, to on wypowiedział te słowa: Łazarz umarł. Ale pierwsze, co powiedział, Łazarz zasnął. Pan Jezus w Ewangelii, w 12 rozdziale w Ewangelii Mateusza, w 36 i 37 wersecie, mówi do nas takie słowa: mówię wam natomiast, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu, gdyż na podstawie własnych słów zostaniesz usprawiedliwiony i na podstawie własnych słów zostaniesz potępiony. To mówi Pan Jezus do każdego z nas. Słowa, które wypowiadamy, zmieniają rzeczywistość duchową, jak już powiedziałem, zmieniają rzeczywistość fizyczną, mają moc. Słowa błogosławieństwa, jak i również słowa przekleństwa. Bo również słowa przekleństwa niosą za sobą przekleństwo. To, co wypowiadamy, niesie życie lub śmierć. To, co wypowiadamy, niesie życie lub śmierć. I o tym czytamy w Przypowieściach Salomona w 18 rozdziale, 21 wersecie. Śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. Śmierć i życie są w mocy języka. Kto umie się nim posługiwać, korzysta z jego owocu. Moi kochani, to, co mówimy, to, co wypowiadamy, to, co ogłaszamy, wykonuje pracę w przestrzeni duchowej w pełnym wymiarze. Jak często wypowiadamy złe słowa w stosunku do siebie samych, do swoich bliskich, w stosunku do swojego szefa w pracy. I tu mi się nasuwa taki przykład, jak trudno nam, bo doświadczyłem tego osobiście, kiedy prowadziłem kurs Alfa. Są takie, żeby rozładować atmosferę na spotkaniu w grupie, są tak zwane łamacze lodów. I jest też taka
zabawa, że każdy z uczestników w danej grupie ma powiedzieć trzy rzeczy pozytywne o sobie. Trzy rzeczy pozytywne o sobie. Zdziwilibyście się, jak trudno było osobom w grupie powiedzieć trzy rzeczy pozytywne o sobie. I pierwsze co, to mówili, a mogę negatywną? Ja mówię, nie, negatywnych rzeczy tu nie wypowiadamy. Łatwiej jest każdemu powiedzieć na siebie negatywne rzeczy niż pozytywne. A tak przecież nie powinno być. Jak często nam się zdarza, może mi, może nie wam, że mówimy, idzie jesień, znowu dzieciaki będą chore. Mówimy, łamie mnie w kościach, znowu mnie dopadła grypa. Czuję drapanie w gardle, będę miał anginę. Moi kochani, ale tak nie powinno być. Bez względu, co przychodzi, jaka pora roku, co się z nami dzieje, my powinniśmy ogłaszać nad sobą Boże Słowo. Nie zgadzać się z przeciwnikiem, nie zgadzać się z okolicznościami, ale ogłaszać nad sobą Boże Słowo. Każdy z nas wzrasta. Może było tak, że w poprzednim roku, kiedy przychodziła jesień, mówiliśmy te słowa, ale teraz już jesteśmy wyżej, jeżeli chodzi o poziom duchowy i powinniśmy powiedzieć w imieniu Jezusa Chrystusa, nie zgadzam się na żadną chorobę moich dzieci. Biorę autorytet nad tym w imieniu Jezusa Chrystusa i nie przyjmuję tego w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszam nad moimi dziećmi uzdrowienie. Ogłaszam moc sińców i ran, moc krzyża Golgoty. My tak powinniśmy do tego podchodzić. Tak samo, jeżeli chodzi o nasze narzekanie, utyskiwanie, to, co mówiłem przed chwilą, jeżeli chodzi o te negatywne rzeczy, które wypowiadamy. Spotykamy znajomego i jak pyta nas, co słychać, to my pierwsze co, to jak karabin maszynowy wypowiadamy, jak nam źle, jak nam niedobrze. Mówimy, a u nas w pracy likwidują etaty, na pewno mnie zwolnią. Módl się za mnie, bo to dwóch wierzących jest. Módl się za mnie. Ale czy tak powinno być? My powinniśmy ogłaszać Boże rzeczy. Ogłaszać nad nami Boże rzeczy. Aby nic, co przeciwnik przychodzi i przynosi do naszych myśli, abyśmy nic nie wypowiedzieli swoim słowem. Nic, bo przeciwnik przychodzi, zasiewa myśl, ale to naszą odpowiedzialnością jest, co wyjdzie z naszych ust. Naszą odpowiedzialnością jest, co wyjdzie z naszych ust. Moi kochani, Duch Święty bywa zasmucony, kiedy nie panujemy nad swoim językiem, kiedy nie zastanawiamy się nad tym, co mówimy. Duch Święty bywa zasmucony. Powtórzę to. Musimy zdawać sobie sprawę, że wypowiadane nasze słowa, które nie niosą życia, które nie są błogosławieństwem, zasmuca Ducha Świętego. I czytamy w Efezjan o tym. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre, dla zbudowania w potrzebie, tak, by na słuchających mogła spływać łaska. Nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego,
którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Nie ma prawa z naszych ust wyjść za żadne zepsute słowo, tak jak Paweł tutaj mówi. Nie ma prawa z naszych ust wyjść żadne zepsute słowo. Mamy mówić o tym, co dobre, co buduje, co inspiruje, co zachęca, aby ci, co nas słuchają, byli zbudowani. A tym samym, żebyśmy nie tracili kontaktu z Duchem Świętym, żeby On się nie czuł zasmucony. Piotr w pierwszym liście pisze w 3 rozdziale, 10 wersecie, bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od zła, a swoje wargi od zdrady. Kto z nas chce oglądać dobre dni? Każdy, prawda? Każdy chce oglądać z nas dobre dni. I każdy z nas kocha swoje życie. My mamy, będąc dziećmi Bożymi, mówić o sobie tak, jak mówi o nas Bóg. Tak, jak widzi nas Bóg. Nie mamy prawa zgadzać się z przeciwnikiem, ale my mamy wypowiadać Boże słowa i to, co Bóg wypowiada na nasz temat. A Bóg mówi takie słowa: albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jest to napisane w Jeremiasza, 29 rozdziale, 11 wersecie. I Pan będzie cię stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. I sprawi, że twoje członki uzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony i jak źródło, którego wody nie wysychają. Izajasza 58:9. A psalm 50, werset 15 mówi: i wzywaj mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty mnie uwielbisz. Bóg zawsze, zawsze o nas ma dobre myśli i zawsze nam chce błogosławić. Salomon do nas pisze w 21 rozdziale, 23 wersecie: kto strzeże swoich ust i języka, strzeże własnej duszy od udręk. Jak ważne jest to, żebyśmy strzegli swojego języka, swoich ust. Bo strzeżemy wtedy własnej duszy od udręk. To jest bardzo, bardzo ważne. Abyśmy nad słowami, które wypowiadamy, nie przechodzili tak obojętnie. Bogu na tym naprawdę zależy. I w wielu fragmentach słowa Bóg do nas o tym mówi. Bóg do nas mówi. Przy mnóstwie słów nie uniknie się błędu, a kto swe usta powściąga, jest rozważnym. Przypowieści Salomona 10:19. Kto oszczędza swych słów, wie, czym jest poznanie, a kto zachowuje zimną krew, jest człowiekiem rozumnym. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za rozumnego, gdy zamyka usta. Przypowieści Salomona 17:27.
Wszyscy potykamy się w wielu sprawach. Ten jednak, kto nie uchybia w mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. To pisze Jakub do nas w 3 rozdziale. Jest to bardzo... Każdy czyta słowo i wie. Ja specjalnie tego fragmentu nie czytam, bo myślę, że jest bardzo znany. List Jakuba i 3 rozdział. On tam opisuje o mocy wypowiadanych słów, czym jest język, porównuje go do... Porównuje go do okrętu, porównuje go do uzdy. Jest taki mały w nas, a jak wielkie rzeczy czyni. Może czynić dobre, ale może czynić również złe. I ja wierzę, że weźmiemy sobie to do serca i że poprosimy Ducha Świętego, aby nam pomógł w tym. Jest taka modlitwa, którą zawsze się modlę. Panie, postaw straż przy moich ustach. Pilnuj drzwi moich warg. To jest napisane w Psalmie 141, 3 werset. Moi kochani, dla każdego z nas, tak jak tutaj jesteśmy, tak jak tutaj siedzimy, Duch Święty chce nam pomóc. Duch Święty chce i pragnie nas uczyć wypowiadać słowa błogosławieństwa. Słowa, które nie oddzielają nas od Boga, nie zasmucają Ducha Świętego, tak jak tutaj czytaliśmy. On jest posłany jako pomocnik, jako pocieszyciel. I on w każdej chwili może zwrócić nam uwagę, tak jak mi zwrócił uwagę. I w wielu sytuacjach dalej Duch Święty mi zwraca uwagę. Zdarza się to, bo nie jestem doskonały w tym, ale chcę prosić Ducha Świętego, aby mi w tym pomagał, aby mnie w tym prowadził, abym sprawiał radość. Aby Duch Święty nie był zasmucony. Aby Duch Święty nie był zasmucony. Moi kochani, na koniec ja bym się chciał pomodlić i prosić, tak jak tutaj jesteśmy, o każdego z nas. O każdego z nas. Kochany Ojcze, ja Ci dziękuję za to, kim Ty jesteś dla nas. Ja dziękuję Ci z całego swojego serca, Panie, że Ty chcesz wychowywać swoje dzieci, chcesz prowadzić. Panie, dziękuję Ci za to, że to słowo ma moc zmienić nasze życie, Panie. I ja o to Cię proszę. Duchu Święty, zwracaj każdemu z nas, mi w szczególności, słowa, które nie niosą życia, słowa, które nie są błogosławieństwem. Zatrzymuj, zwracaj uwagę, abyśmy nie mówili tak, nie postępowali tak nierozważnie, abyśmy się zawsze zatrzymywali. Prosimy Cię o pomoc w tej kwestii, abyśmy byli wykonawcami słowa, tego słowa, które tu dzisiaj było mówione, Panie, abyśmy nie bagatelizowali tego, ale żebyśmy... Ojcze, szli i zwyciężali, żebyśmy nie współpracowali z oskarżycielem, ale żebyśmy współpracowali ze sprawcą i dokończycielem naszej wiary, z Tobą, Panie Jezu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.